Cześć, witajcie nad moim stawem. Poprzedni film o robieniu faszyny cieszył się dużym zainteresowaniem, więc dzisiaj Wam pokażę, jak to wygląda po 4 miesiącach. A na koniec ciekawostka. Jest luty 2023, pora roku, jeszcze zima. Cieszy mnie wysoki stan wód. Dla porównania, na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że na tym brzegu faszyna jest prawie do samej góry przykryta wodą. A to nagranie jest z końca jesieni. Zobaczcie, jak niski stan wód w porównaniu do faszyny. No i jakie wnioski? Otóż pierwszy wniosek, że faszynowania możemy podzielić na wystarczająco wysokie. Tak jak tutaj, gdzie brzegi nie zostały rozmyte przez wysoki stan wód i pozostaje czekać, aż się zazielenią. Oraz faszynowanie zbyt niskie, gdzie wysoka woda znowu rozmyła górę skarpy. Także przestroga dla Was, obserwujcie wodę, jak wysoko podchodzi i do tego poziomu, ale najlepiej jeszcze wyżej zróbcie faszynowanie. Dużo osób w komentarzach pytało mnie, dlaczego akurat robiłem faszynę sosnową. Otóż wszelkie wyliczenia niech będą dla Was odpowiedzią. Po pierwsze, mieszkamy na terenie Puszczy Noteckiej, a więc dookoła monokultura sosnowa dominuje. Faszyna, jaka jest dostępna na naszym rynku, no to albo sosna, albo wierzba. Mój staw ma około 200 metrów linii brzegowej. Dostępna faszyna jest paczkowana w 4-metrowe pęczki, a więc 200 metrów linii brzegowej przez 4-metrowe pęczki chodzi na to, że potrzebujemy 50 paczek faszyny na jeden poziom. My układaliśmy 3 poziomy faszyny, a więc potrzebujemy 150 pęczków kiszki faszynowej. W momencie, kiedy robiłem faszynę, 1 metr bieżący kosztował około 5 zł, a więc jedna paczka wychodziła 2 dychy. W momencie, kiedy potrzebowaliśmy 150 pęczków kiszki faszynowej razy 20 zł, no to koszt samej kiszki faszynowej 3000. Do tego paliki sosnowe na dzień zakupu oferenci oferowali w cenie około 5 zł za 2-metrowy palik. My wykorzystaliśmy mniej więcej 400 palików, co daje łączną kwotę 2000. A zatem faszyna w postaci kiszki faszynowej, sosnowej oraz palików sosnowych, łączny zakup na 200 metrów linii brzegowej, 5000 zł. W pierwszym filmie wspomniałem, że faszyna, która była dostępna na rynku, nie spełniała moich oczekiwań. Kupiłem jej niewielką ilość. No i teraz powiem Wam, na czym polegała różnica. Otóż cały pęczek faszyny oparty był na 2-3 drążkach sosnowych, a resztę stanowiło igliwie i bardzo cienkie gałązki związane drutem. My produkowaliśmy faszynę w oparciu o 7-8 gałęzi sosnowych, no i różnica była zasadnicza. Reasumując, można kupić faszynę albo można ją wyprodukować. Produkując, mamy lepszy towar w kwocie 10-krotnie niższej. Cała produkcja zamknęła mi się w 500 zł, nie licząc oczywiście pracy własnej. Za zakupiony materiał na faszynę zapłaciłem w Lasach Państwowych około 150 zł. Liczę, że pilarki zużyły paliwa za 100 i cały transport, czyli wyjazd do lasu jeden, drugi oraz przywóz materiału z lasu na miejsce, w którym robiliśmy faszynę koło stawu, 250 zł, 500. Zostaje nam 4,5 tysiąca na inwestycje w infrastrukturę przy stawie. Sami decydujcie. Jeżeli uważacie, że materiał był pomocny, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i piszcie komentarze.